Na pewno każdy z was ma takie ciasto bądź deser, które wspomina z dzieciństwa i raz na jakiś czas lubi do niego wrócić. Jednym z takich ciast jest karpatka. Żeby zrobić karpatkę, będziemy musieli zrobić ciasto parzone, które przygotuję z mleka, masła i szczyptę soli zagotuję. Masło jest bardzo dobrze rozpuszczone, więc stopniowo wsypuję mąkę i nie zdejmując garnka z ognia, cały czas zaparzam. Ta czynność powinna trwać tak od 45 sekund do 1,5 minuty. Chodzi nam o to, żeby mąka się bardzo dobrze zaparzyła i stworzyła nam taką jednolitą konsystencję. Ja już ciasto mam gotowe. Odstawię teraz do wystygnięcia, a w międzyczasie przygotuję jajka, które będę potrzebował jeszcze do naszego ciasta. Ciasto już nam trochę przestygło. Jeszcze je wstawię pod maszynę. Niech już się uciera i ostygnie bardziej. Masa już jest przestudzona. Pojedynczo dodaję jajka. Moje ciasto jest już gotowe. Wcześniej sobie przygotowałem foremkę, wysmarowałem ją masłem i delikatnie opruszyłem mąką. Dzielimy teraz nasze ciasto na dwie części. Potrzebujemy dwa takie krążki z ciasta parzonego na spód i na górę. Równo rozsmarowujemy nasze ciasto. Ta część ciasta poczeka na swoją kolej, a tak rozsmarowane ciasto wstawiamy do piekarnika z termoobiegiem 200-210 stopni na 16 do 18 minut na środkowej półce. Druga część naszego ciasta się już dopieka. W międzyczasie, jak ciasto będzie nam stygło, przygotujemy sobie bitą śmietanę. Żelatynę namaczamy w wodzie. Śmietanę ubijemy. Do ubijania dosypię cukru waniliowego. Teraz w tortownicy umieścimy nasze ciasto, które przygotowaliśmy wcześniej. Żelatynę przelewam do większej miski, żeby łatwiej było mi zahartować śmietaną. Śmietanka już jest bardzo ładnie ubita. Wsypujemy cukier, puder, mieszam. Teraz stopniowo do rozpuszczonej żelatyny namoczonej w wodzie dodaję ubitą śmietankę. Ona nie będzie bardzo sztywna, ale będzie na tyle stabilna, że pozwoli się nam dobrze kroić. Teraz już połączoną śmietanę możemy wymieszać. Teraz całą naszą śmietankę wylewamy równomiernie, rozkładając na ciasto. Wcześniej umyte borówki wrzucam. Trochę jeszcze zostawię do posypania na górę. I co? Nasze ciasto przykrywam drugą warstwą. Ciasto wędruje na około godzinę do lodówki. Po godzinie je udekorujemy. Nasze ciasto już pewnie będzie dobre. Myślę, że tak. Bardzo delikatnie nożykiem przy ściankach odkleję śmietanę od krawędzi tortownicy. Tak jest stabilne, ładnie. Teraz zostało nam tylko posypać cukrem pudrem. Zobaczcie, jakie wyrosły nam karpaty. I jeszcze tylko kilka borówek na górę. Niech sobie lecą tam, gdzie chcą. Także mogę zapraszać swoich przyjaciół i powspominać trochę. Także smacznego.
Thank you.